program o poranku Montuan. Jest rano 9:30, czyli bardzo rano. Śniadanie. Jogurcik truskawkowy. Piwko. Filmik się robi. I kropi, ale jest rano, okej. Okay. Po obiedzie skoczymy na... Po obiedzie skoczymy na Big Buddę zobaczyć. Pora deszczowa. Witamy na dachu. Moje pranie. O, nawet wyschło. Drugi budynek i trzeci budynek z tyłu. Widać, że była strona. Woda cieknie. Nie cieknie, leje. Mgiełka na wzgórzu. A tu się robi pranie. Trzeci budynek tu. Grillowisko. A kiedyś to był mój pokój. Z balkonikiem. Będzie mała przekąska, serek i szynka. Serek prezydent. No, kanapeczka i do opiekacza. Następny serek. Jeszcze kanapeczki. O, mozzarella. I like to put like this. So. Okay. My hand is clean. Don't worry. Kanapeczki. Chrupiące. Do tego piwko i jest git. Drugie śniadanie. Jajka z grilla. Ja mam w tle raport z akcji oczywiście. Sosik. Jak zawsze. No dobra, to już mam, no, sosik. No jeszcze coś takiego wjedzie. Klopsiki w sosie pomidorowym. 6 minut. Trzecie śniadanie, kurczaczek, warzywka i spaghetti.
Idziemy się przejść do drugiego budynku z tyłu. Nasz rooftop z praniem i następny budynek. Mostek i idziemy dalej. Tam ścieżka trekkingowa do góry, dookoła wyspy. Tam znajduje się drugi ośrodek. Myślę, że 40 minut do godziny na spokojnego spacerku. Sprzęt do spinaczki. Problemy. A tak wyglądają pokoje. Jeden z nich. Drzwi masywne. Chodzi wiatrak. Jest klima. Zaczniemy odtąd. Na wielkość. Drzwi, światło, i woda, pompa ciepłej wody, tylator, klima, toaleta. I długi prysznic, wentylator, lustro, szafa, małe szafki w każdym pokoju, kuchenka, suszarka do włosów, wszystko nowe, radyjko, lampa, świeczki zapachowe. Romantycznie. Mała sofa do posiedzenia. Lodówka z zamrażalką. To jest do odstraszania komarów. I balkon, długi balkon prowadzący do drugiego pokoju. Na każdym piętrze są dwa pokoje i widok na zatokę Montuan, Morze Południowochińskie. Tutaj można dopłynąć taxi bolt z Chungqiao albo pieszo z Puyo. Na dole restauracja. Ten budynek ma swoją kuchnię na dole. Można sobie samemu coś przygotować. Jest bar. Cena 1000 za nockę, za pokój. Tu jest łóżko pojedyncze, duże, dwuosobowe, a w pokoju obok pokażę wam, jak wygląda. I pokój numer 2.
to samo. Toalety. Długi prysznic. Szafa, lampka. Tylko, że w tym pokoju dwa łóżka pojedyncze. Lodówka, klima. Oczywiście fotel bujany. Stół. I balkon. I wszystkie pokoje na trzech piętrach. Bliźniacze. Po dwa pokoje na piętrze. W drugim budynku jest trochę inaczej, w trzecim jeszcze inaczej, a w dwóch dolnych, tam gdzie my jesteśmy, jeszcze inaczej wszystko wygląda. Tam są podwójne pokoje. Wykupuje się jeden cały jakby przedsionek, to tam gdzie my siedzimy, to jest powiedzmy jeden taki przedpokój, taki living room i dwie sypialnie, dwie toalety. Każda sypialnia ma swoją toaletę i kuchnia. Więc mi tak samo pasywne, kurwa. No i cena ta sama, kobelek hongkońskich dolarów za nockę. Śliwowica. Poznaję po zapachu. Czarnogórska przepalanka. Ameryta jest bliskie. Klejmor. A tu się przygotowuje kurczaczek. A do kurczaczka jeszcze się robi jajecznica. I jajecznica prezesa, jakby powiedział Adam, kurczaczek, piwko do tego, oprócz wiskacza. No i wchodzi rosołek. Beef soup. Beef soup. Z ryżem. Bardzo smaczne. No i spaghetti. I piwko oczywiście. Mały zestawik z maka. Jak wygląda sosiki. Trzy razy McChicken. Prisabolo. Trzy razy McChicken i McNuggets. McNuggets malutkie. To jest $102. We don't have cake, we only have cake. Kung Tok Li Fok Sau Yu Tin Chai Hing Ho Li San San Fai Lo. 年年都有今日，岁岁都有今朝，恭喜你，恭喜你。 No i tak sielankowo zlatuje czas. Ferry. Przystanek. Można sobie zamówić buteczkę. Często tutaj w nocy często
podpływa policja albo pantery, pontony czarne, nieoświetlone. Również mają trekkingi, tutaj ćwiczą, wyspa jest dość duża. Tam jest szlak, po drugiej stronie jest duży ośrodek nieczynny. No a te molo coś może przypominać, kto tu był. Jest przypływ, to tutaj jest pod wodą, a podczas sztormu, podczas tajfunu, jak była dziesiątka, to molo było całe pod wodą. Można sobie tu łowić rybki. Tutaj nie trzeba mieć karty. Chyba że łowicie z łódki, no to już jest inna sprawa. Tu jest trasa trekkingowa dookoła wyspy. Z 2 godziny do następnego ośrodka. Może godzinka. I to wszystko pod górkę. Budynki tak wyglądają. W playliście możecie zobaczyć, jak to wyglądało wcześniej. Gdy urzędowaliśmy tylko we dwójkę. Tutaj stały poranny bywalec. Chodzą z Pujo spacerkiem. Wiedzą, że tu zawsze dostaną trawy. W lato wylegują się na plaży słońcu.